Do wszystkich jednostek wspierających działania NCPD. Podejrzenie przestępczości zorganizowanej przy skraju Willows. Poszukiwany to Shinobu Imai, wielokrotnie skazany za przestępstwo handlu ludźmi i przymuszania ludzi do pracy. Za zneutralizowanie siatki przestępczej, której częścią jest Shinobu Imai, władze Night City wypłacą nagrodę.
Thank you.
hasło udział się z tym. Wolisz, żeby cię okłamywać? Pora wytłumaczyć tym kretynkom, że ich 5 minut właśnie się skończyło. Hej, to jaki masz plan? Plan jest prosty. Wchodzimy do klubu, dostajemy się do garderoby tych suk, załatwiamy sprawę i się ulatniamy. Nikt nie może mnie zauważyć. Nie zamierzam podbijać im PR-u. Wszędzie pokazywali ich płonącą ciężarówkę. Myślę, że zapewniłeś im wystarczającą dawkę darmowej reklamy. Nie wymądrzaj się, tylko powiedz, jak dostaniemy się do środka. Okej, rozejrzyjmy się.
bilety, proszę. W porządku. Identyfikatory. Stary, no weź nas poratuj. Zostawiliśmy blaszki po drugiej stronie. Nie da rady. Spróbujcie przez główne, tam was sprawdzą z listy. Sprawdzą, a w tym czasie sypnie się kalibracja holoprojektorów. Jak będę musiał restartować, nie zdążymy przed początkiem koncertu. No i wtedy narka, kolego. Ty polecisz, bo my na pewno nie weźmiemy tego na siebie. Kurwa. Idźcie. I przylepcie sobie te identyfikatory do czoła następnym razem. Dzięki, stary. Właśnie uratowałeś cały show. Kalibracja holoprojektorów. Skąd ty w ogóle wiesz takie rzeczy? Stare czasy. Byłem kiedyś technicznym na koncertach Jihanga. Nauczyłem się paru rzeczy. No i dzisiaj się przydało. Kredyt za tej wszczepy. Nie ma się. Mojego zamknęli jak nie. Mamy dzisiaj Uchiyawase? Czy to ten super szaruboi z fundacji? No to teraz sobie porozmawiamy. Kim wy kurwa jesteście? Okradłyście mnie! Kerry Eurodyne? Kerry San! Kerry Sram! To nie jest spotkanie towarzyskie. Wi! Zrobicie to, czego on chce. Natychmiast. A potem zapomnijcie, że Kerry tu był. A jeśli nie, to co? Jeśli nie, pożegnacie się z waszymi karierami. Proste. Kerry-san, my nie rozumiemy. Przecież mamy deal. Słyszałyśmy, że ty nas kochasz. Że w twojej sypialni. Ty, kurwa. No nie mogę, słyszysz to? Na czym wyjedziecie, bo chętnie tego spróbuję. Zaraz. O jakim dealu mówicie? Podpisałyśmy kontrakt z MSM na nagranie user-friendly Kerry'ego San. To ma być nasz singiel promujący odnogę amerykańskiej trasy. Po moim trupie. Ale... A my chciałyśmy wprowadzić twojego rocka w nową erę. Przecież ci na tym... Rocka? Wy? Okej. Coś wam powiem. To już było ogłaszane wielokrotnie, ale brawo. Wam się naprawdę udało. Rok nie żyje. Zajebałyście go! Gratulacje. Twój menadżer zgłosił się do nas. Powiedział, że jesteś zainteresowany współpracą. Kurwa, co? Kowaczek? On mnie w ogóle nie spytał o zdanie. Ta korporacyjna pizda. Posłuchaj, Kerry-san. Ten cover miał być wyrazem naszej miłości do ciebie. Dogadajmy się. Rok może i jest martwy, ale Kerry ewidentnie nie dostrzega potencjału tych lasek. Wygląda na to, że wytwórnia was wszystkich wydymała. Należycie do nich, to wami pogrywają. Na to wygląda. Kurwa! Wiecie, ja do was właściwie nic nie mam. Pojebana sytuacja i tyle. Uwiązał się na korporacyjnej smyczy jak bura z suka, a teraz się dziwi. Porozmawiamy z wytwórnią, Kerry-san. A na razie damy im mały pokaz naszego niezadowolenia. Wycofamy twój kawałek z setlisty, odwołujemy koncert, zawieszamy trasę. Poważnie? Stracicie na tym miliony. Oni też. Ale... No dobra. W sumie w porządku jesteście. No... A to, co mówiłem wcześniej... Nie przejmuj się, Kerry-san. Nawet małpy spadają czasem z drzew. Idziemy, Vi. Kerry-san, czy możemy zrobić sobie z tobą fotkę? Na pamiątkę. A w sumie czemu nie? Vi, cykniesz? Uśmiech!
porozmawiamy. Kim wy kurwa jesteście? Okradłyście mnie! Kerry Eurodyne? Kerry San! Kerry Sram! To nie jest spotkanie towarzyskie. Wi! Zrobicie to, czego on chce. Natychmiast. A potem zapomnijcie, że Kerry tu był. A jeśli nie, to co? Jeśli nie, pożegnacie się z waszymi karierami. Proste. Kerry San, my nie rozumiemy, przecież mamy deal. Słyszałeś, że ty nas kochasz, że w twojej sypialni. Ty kurwa. No nie mogę, słyszysz to? Na czym wyjedziecie, bo chętnie tego spróbuję. Zaraz, zaraz. O jakim dealu mówicie? Podpisałyśmy kontrakt z MSM na nagranie User Friendly Kerry'ego San. To ma być nasz singiel promujący odnogę amerykańskiej trasy. Po moim trupie. Ale... A my chciałyśmy wprowadzić twojego roka w nową erę. Przecież ci na tym zależy... Roka? Wy? Okej, coś wam powiem. To już było ogłaszane wielokrotnie, ale brawo. Wam się naprawdę udało. Rok nie żyje. Zajebałyście go! Gratulacje. Twój menadżer zgłosił się do nas. Powiedział, że jesteś zainteresowany współpracą. Kurwa, co? Kowaczek? On mnie w ogóle nie spytał o zdanie. Ta korporacyjna pizda. Posłuchaj, Kerry-san. Ten cover miał być wyrazem naszej miłości do ciebie. Dogadajmy się. Rok może i jest martwy, ale Kerry ewidentnie nie dostrzega potencjału tych lasek. Wygląda na to, że wytwórnia was wszystkich wydymała. Należycie do nich, to wami pogrywają. Na to wygląda. Kurwa. Wiecie, ja do was właściwie nic nie mam. Pojebana sytuacja i tyle. Uwiązał się na korporacyjnej smyczy jak bura z suka, a teraz się dziwi. Porozmawiamy z wytwórnią, Kerry-san. A na razie damy im mały pokaz naszego niezadowolenia. Wycofamy twój kawałek z setlisty, odwołujemy koncert, zawieszamy trasę. Poważnie? Stracicie na tym miliony. Oni też. Ale... No dobra. W sumie w porządku jesteście. No... A to, co mówiłem wcześniej... Nie przejmuj się, Kerry-san. Nawet małpy spadają czasem z drzew. Idziemy, Vi. Kerry-san, czy możemy zrobić sobie z tobą fotkę? Na pamiątkę. A w sumie czemu nie? Vi, cykniesz? Czekajcie, zrobimy selfika. Dobra, mamy to. Dziękujemy, Kerry-san. Macie jakieś nowe kawałki na warsztacie? Może wybierzemy coś innego na singla? Naprawdę? Jeszcze chwilę tu zostanę, Vi. Sam widzisz, że trzeba im pomóc. Dzięki. Baw się dobrze. Może opowiemy ci o naszym nowym singlu, Kerry-san. Opowiadanie o muzyce. Jak nie przejdzie.
Obiecuję! Obiecuję! Kurwa! Wycinają nas bieg! Kurwa naturalny!
Pogarsza swoją sytuację. Wyłaź!
akcję! Ptaki padają! Mój dobrony, stoka w kierunku!